Czy wiara katolicka jest racjonalna? Zacząć trzeba od pytania, co mamy na myśli, gdy zadajemy to pytanie. Otóż, gdy mówię, że wiara katolicka jest racjonalna, mam na myśli, że jest ona zgodna z naszym rozumowym poznaniem rzeczywistości. To zakłada, że jesteśmy w stanie na poziomie rozumowym poznać rzeczywistość, przynajmniej w jakimś zadowalającym stopniu, przynajmniej na tyle, żeby było dobrym, słusznym kierować nasze życie zgodnie z tym rozumowym poznaniem rzeczywistości. Zacznijmy od tego, że wiara katolicka spełnia niejako ten pierwszy punkt, to znaczy Kościół katolicki zawsze bronił naszego rozumu przed atakami tych, którzy twierdzili, że rozum w ogóle do rzeczywistości nie dociera. Więc Kościół naucza, że rozum jak najbardziej nie tylko może poznać rzeczywistość, ale jak najbardziej powinien, ma obowiązek poznawać rzeczywistość. Jest to z punktu widzenia nauki Kościoła jeden z podstawowych obowiązków człowieka, dążenie do prawdy. A więc praca naszego rozumu jest dla nas podstawowym obowiązkiem, można powiedzieć, stanu każdego człowieka. Rozum jest również boską, niejako boską władzą, to znaczy jest tym, co sprawia, że człowiek jest stworzony właśnie na obraz i podobieństwo Boże. Właśnie rozum, który pozwala nam poznawać również ogólne prawdy. Po tym wstępie przedstawię krótko, bo mamy tylko 15 minut na tą pierwszą część, trzy punkty, które mają nam wskazać, że religia katolicka faktycznie jest spójna z naszym rozumowym poznaniem rzeczywistości, a więc będą to trzy punkty. Pierwsza rzecz, pierwszy punkt to fakt, że zasada pierwszej przyczyny jest spójna z nauką Kościoła. Zaraz będę wyjaśniał, co to dokładnie znaczy. A więc pierwsza sprawa, zasada pierwszej przyczyny, pierwszy punkt. Drugi punkt to jest doskonałość i niekonformistyczność nauki Pana Jezusa. I trzeci punkt to jest to, że ta nauka zostaje nam przekazana przez prostych, nieuczonych ludzi, którzy nie są fanatykami, szalonymi fanatykami, a jednocześnie są w stanie, są gotowi oddać swoje życie za to świadectwo, które składają. To są te trzy punkty. Teraz krótko każdy z nich skomentuje. Zasada pierwszej przyczyny, czy zasada proporcjonalnej przyczyny. Co mam na myśli, gdy mówię o takiej zasadzie? Najprostszą formą tej przyczyny, tej zasady jest stwierdzenie, że nikt nie może dać tego, czego nie posiada. Bardziej ogólną formą tej zasady jest stwierdzenie, że wszystko musi mieć swoją proporcjonalną przyczynę, czyli taką przyczynę, która jest w stanie wyjaśnić logicznie, ontologicznie, bytowo, wyjaśnić zaistnienie danego skutku. Na poziomie takim osobowym to jest oczywiste, to znaczy, że ja nie mogę dać niczego, czego nie posiadam, muszę w jakiś sposób to posiąść, aby móc to przekazać dalej. To jakby w jaki sposób i jak to się odbywa, to życie stwarza miliony różnych możliwości, natomiast myślę, że sama zasada jest dosyć prosta. Nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. Różne zjawiska na świecie mają cały szereg przyczyn. Gdy spada lawina, to taka lawina ma mnóstwo różnych przyczyn i jakby ich zbiór należałoby nazwać proporcjonalną przyczyną, więc musi być śnieg na jakiejś tam wysokości, musi działać prawo grawitacji, być może jakaś okoliczność, która sprawia, że ten śnieg tam się zrywa, zaczyna spadać w dół. To wszystko będzie niejako proporcjonalną przyczyną dla samego zejścia tej lawiny. I tak wszystko, co istnieje we wszechświecie, również logicznie rzecz biorąc potrzebuje proporcjonalnej przyczyny, to znaczy potrzebuje takiej przyczyny, która będzie w stanie logicznie, bytowo, na poziomie bytowania wyjaśnić zaistnienie tych wszystkich rzeczywistości, czyli zarówno życia, jak i rozumu, zaistnienie czasu, jak i przestrzeni. Wszystkie te rzeczywistości potrzebują zgodnie z naszym racjonalnym poznaniem, zgodnie z naszą logiką, potrzebują proporcjonalnej przyczyny, czyli takiej przyczyny, która jest w stanie wyjaśnić ich zaistnienie. Zgodnie znowu z naszym rozumowym poznaniem, taka przyczyna, gdy mówimy o przyczynie zaistnienia czegoś, nie tylko przyczynie zmiany, bo na przykład przyczyna zejścia lawiny, taka przyczyna, ona powoduje tylko pewną zmianę, ona nie powoduje zaistnienia, to znaczy przejścia z niebytu do bytu. Taka przyczyna, która coś powoduje, sprawia, że coś istnieje, taka przyczyna musi być
większa lub równa temu, co zostaje spowodowane, żeby mogła faktycznie spowodować taki skutek. Najprostsza rzecz, gdy człowiek pisze książkę, tak, to jego dzieło jest ontologicznie, bytowo mniejsze niż jego autor. Poprzez rozmnażanie człowiek stwarza, no w cudzysłowie, istotę sobie równą, także mamy tutaj przyczyny, równość przyczyny i skutku, choć to jest jakby zupełnie odrębny temat, bo to jest też kwestia później ludzkiej duszy i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, natomiast patrząc tak po prostu na ten naturalny poziom, w ten sposób można to wyjaśnić. A więc wszystko, co zaistniało, potrzebuje proporcjonalnej przyczyny, również czas i przestrzeń, życie i intelekt. Nie sprzeciwia się temu w ogóle kwestia mutacji, ewolucji i tak dalej, to jest już tylko kwestia tego, że jakieś byty być może mają w swoim genomie takie właściwości, że mogą zachodzić takie mutacje i skoro tak mają, to tak przekazują i tak też działają, to również wymaga wyjaśnienia dlaczego, to znaczy to również wymaga proporcjonalnej przyczyny, która wyjaśnia zaistnienie właśnie takich bytów właśnie z takimi właściwościami, które później w ten i w ten sposób działają. Także to jest jakby dla nas zupełnie obojętne. Nie przeszkadza nam również wcale zagadnienie tego, czy z punktu widzenia, powiedzmy, nauk przyrodniczych, kwestia początku świata, wielu światów czy niewielu światów, tego, czy wszechświat się rozszerza i później kurczy bardzo szybko, a później, czy może niekoniecznie bardzo szybko, ale czy wciąż na nowo się rozszerza i kurczy, to jest wszystko jedno tak naprawdę, bo każdy wszechświat, czy to jeden z nieskończonej ilości, czy to taki, który miał początek które zarówno zgodnie z taką wizją wielkiego wybuchu, w której wcześniej nie było nic, jak i z taką wizją wielkiego wybuchu, który był tylko jakby rozejściem się ponownym po wcześniejszym się skurczeniu, to jest jakby na tym poziomie jeszcze zupełnie obojętne, bo każdy z tych wszechświatów wymaga proporcjonalnej przyczyny, to znaczy każda z tych wizji wymaga mimo wszystko proporcjonalnej przyczyny. I taka proporcjonalna przyczyna musi być poza tymi kategoriami, które stwarza, czyli jeśli mamy czas, mamy przestrzeń i tak dalej, wszystko, co istnieje we wszechświecie, również życie, rozumne życie, to ta proporcjonalna przyczyna musi być większa lub równa od tych wszystkich kategorii, aby mogła faktycznie być logicznym wyjaśnieniem. Dlaczego? Dlatego dla świętego Tomasza jest oczywiste, że wszechświat potrzebuje zewnętrznej przyczyny, która jest ponad tymi wszystkimi kategoriami, ponad czasem, ponad przestrzenią, ponad życiem, ponad intelektem, która jest na tyle wielka, że jest w stanie je wszystkie spowodować i tą przyczynę, jak kończy święty Tomasz swoje rozważanie o dowodach na istnienie Boga, tą przyczynę powszechnie nazywa się Bogiem. I oczywiście myślę, że rozumiemy, że z punktu widzenia nauki katolickiej ta zasada jest jak najbardziej właściwa, spójna i jest to logiczna zasada, która dobrze pasuje do katolickiej wiary, która dobrze obrazuje również prawdy wiary katolickiej, które są przekazane w objawieniu. Teraz drugi punkt, czyli nauka Pana Jezusa, która jest doskonała i jednocześnie niekonformistyczna. Co mam na myśli, gdy mówię, że jest doskonała i niekonformistyczna? Proste przykłady, znaczy może niekoniecznie proste, ale jasne i konkretne przykłady. Na przykład na poziomie dogmatycznym Trójca Przenajświętsza. Przyjmując takie założenie, że jest właśnie taki absolut, taka pierwsza przyczyna, która jest poza wszystkimi kategoriami i stwarza wszystkie te kategorie, czas, przestrzeń i później życie i tak dalej, przy tym założeniu, jeśli taka pierwsza przyczyna zechce do nas przemówić i powiedzieć coś o sobie, to nie powinniśmy być zdziwieni tym, że to będzie szokujące. To jak najbardziej powinno być dla nas szokujące, choć oczywiście nie może być sprzeczne z naszą logiką, no bo przy tych założeniach, o których mówiłem, ta pierwsza przyczyna musi być źródłem naszej racjonalności, a więc zaprzeczając naszej logice, zaprzeczyłaby samej sobie. A więc nie może być to sprzeczne z naszą logiką, natomiast może to być coś, czego na świecie poza tym jednym przykładem znaleźć nie możemy, w naszym stworzonym świecie znaleźć nie możemy. I tak właśnie jest z Trójcą Przenajświętszą. Przy rozróżnieniu natury i osoby, numerycznie jedna boska natura istniejąca w trzech osobach, nie jest to sprzeczne ze sobą, bo nie mówimy, że jeden równa się trzy, jedna natura, trzy osoby, są to dwie różne rzeczy, jedna natura istniejąca w trzech osobach, więc nie jest to logicznie sprzeczne, jednocześnie nie znamy nic innego, co by w ten sposób istniało i więc spełnia to ten, powiedzmy, taki podstawowy
wydawałoby się logiczny warunek, właśnie przy tych założeniach, że pierwsza przyczyna jest, działa w ten sposób i do nas mówi, powinno być to zadziwiające, jednocześnie jest to piękne, bo w ten sposób można zrozumieć, jak Bóg może być miłością, jak może On być, wewnętrznie być miłością, nie tylko mieć miłość, ale być miłością, właśnie w ten sposób, że ta jedna boska natura istnieje w tych trzech osobach. Muszę przechodzić dalej, bo widzę, że czas leci, a więc ta tajemnica Trójcy Przenajświętszej jak najbardziej do tego pasuje. Można mówić o innych jeszcze elementach nauczania, chociażby święty Piotr Apostoł, prosty rybak z Galilei, który potrafi w swoim liście napisać: mężowie, daszcie swoje żony czcią, bo są dziedzicami tej samej łaski. To są słowa, do których nie doszli najwięksi filozofowie pogańscy przed nim, ani Platon, ani Arystoteles, ani Sokrates, ani Konfucjusz. Co więcej, bardzo często byli oni właśnie szowinistami, natomiast tutaj prosty rybak z Galilei potrafi przekazać naukę o tej istotowej równości kobiety i mężczyzny. Święty Paweł później powie, nie ma już niewolnika i wolnego, Żyda ani Greka, czyli też ta istotowa równość ludzi niezależnie od stanu i narodu. To są nauki, które są niezwykle doniosłe. Myślę, że przede wszystkim to, jeśli chodzi o tą istotową równość kobiety i mężczyzny, to jest tutaj kluczowe, bardzo przedstawione przez bardzo prostego człowieka. Czyli doniosłość nauki zarówno na poziomie dogmatycznym, Trójca Przenajświętsza, Eucharystia, czy na poziomie moralnym, chociażby właśnie ta istotowa równość kobiety i mężczyzny. I teraz ten trzeci punkt, o którym wspomniałem, ta nauka jest nam przedstawiona przez bardzo prostych ludzi, którzy nie są fanatykami, tak? Nie widzimy tego w apostołach, jakoby oni szli i teraz właśnie twierdzili, że trzeba ogniem i mieczem zdobywać ten świat, albo że trzeba się zabijać, czyli nie jakaś negacja tego świata, nie ma tam jakichś takich wypaczeń ekstremalnych. To są bardzo racjonalne zasady, logiczne, racjonalne zasady, zgodne z naszą naturą, niezwykle wyważone i właśnie dlatego doskonałe, chociażby moralność seksualna, gdzie przyjęta jest prosta, jasna zasada, że sama płciowość jest przede wszystkim dla zrodzenia i wychowania potomstwa i powinna służyć dobru tegoż potomstwa i później ułożenie wszystkich tych elementów zgodnie z tym, nie zapominając o wszystkim innym, to jest piękny przykład właśnie takiego zdrowego rozsądku, racjonalności tej nauki przedstawionej przez bardzo prostych ludzi. Bardzo prostych ludzi, którzy nie zdradzają fanatyzmu, nie zdradzają jakiegoś szaleństwa. Widać to właśnie w ich naukach. Proszę wziąć Nowy Testament i czytać. Bardzo wyważona nauka przedstawiona przez prostych ludzi, którzy mówią: tak, tego nauczył nas Pan Jezus i On zmartwychwstał. I oni są gotowi życie swoje oddać za potwierdzenie właśnie tego swojego świadectwa. Oni są gotowi, to nie jest to samo, co pójście na śmierć, na wojnę, jak w islamie święta wojna, idziemy, to jest właśnie fanatyzm jednocześnie połączony z ziemskimi interesami, no bo na wojnie można też wiele wygrać. Nie, oni idą, przekazują naukę, która jest niezwykle wyważona, doskonała, nie mają prawa jej znać, ani ze względu na swoje wykształcenie, ani tak naprawdę po części nie było nawet na świecie wtedy, kto miałby ich nauczyć tego o istotowej równości mężczyzny i kobiety, to nie było wtedy na świecie komu ich tego nauczyć. No poza Panem Jezusem. Oni mówią, tego nauczył nas Pan Jezus, to my przekazujemy i On prawdziwie zmartwychwstał. Myśmy to widzieli. I teraz ci świadkowie, takich mamy świadków, którzy właśnie to robią, którzy mówią, możecie nas zabić, ale my się tego świadectwa nie zaprzemy. To jest najlepszy świadek, jakiego sobie możemy wyobrazić. Dużo lepszy niż historyk nadworny jakiegoś królestwa, który ewidentnie pisze dla jakiegoś króla, ma z tego korzyści doczesne. Apostołowie nie mają z tego korzyści doczesnych. Oni idą, tak, ubodzy idą w ten świat, nauczają i są gotowi swoje życie oddać i wszyscy w praktyce swoje życie oddają poza samym świętym Janem, natomiast też niewiele tutaj brakowało, a więc mamy tutaj naprawdę wspaniałych świadków. A więc wiara katolicka jest zgodna z ludzkim rozumem, z naszym rozumowym poznaniem rzeczywistości. Mam nadzieję, że pokazałem to w tych trzech punktach i czekam teraz na już tą bardziej dyskusyjną część naszej rozmowy. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję za otwarcie, dziękuję za zmieszczenie się w ramach czasowych. Teraz oddaję głos Impaktorowi, mowa otwierająca 15 minut. Dziękuję, Leszek. Chciałbym zacząć od wstępu, krótkiego wstępu na temat racjonalności. Jeśli sprawdzimy definicję słowa racjonalność w słowniku polskim, PWN, znajdziemy opis, jest
że jeżeli coś jest racjonalne, jest to oparte na logicznym rozumowaniu lub jest to kierowanie się rozumem, logiką. Cieszę się, że zarówno ja, jak i ksiądz zgadzamy się co do wagi racjonalności i rozumiemy, że jest to, że przekonanie racjonalne to takie, którego twierdzenie jest poparte przez argument i dowody dostateczne, by uzasadnić jego przyjęcie. Racjonalność jest ściśle związana ze sceptycyzmem, czyli ideą wyrażaną słowami chcę wierzyć w możliwie wiele twierdzeń prawdziwych i możliwie niewiele twierdzeń fałszywych, dlatego dążę do utrzymywania tylko tych wierzeń, które posiadają przesłanki w sposób dostateczny wskazujący na ich prawdziwość. I to jest motto osoby rzetelnie dążącej do prawdy i chcącej unikać fałszu. Tematem dzisiejszej debaty jest pytanie, czy wiara może być racjonalna? I w pewnym sensie jest to pytanie zawierające dość mocny paradoks, a wynika to z tego, czym jest wiara. Popatrzmy na definicję wiary, biblijną definicję wiary, chociażby z listu do Hebrajczyków 11:1. Gdzie wiara jest opisana słowami, wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Innymi słowy, wierzę, bo wierzę i chcę wierzyć, a nie ponieważ istnieją rzetelne przesłanki wskazujące na prawdziwość danego twierdzenia. Codzienne użycie słowa wiara jest tożsame z tym rozumieniem. Nie mówimy przecież o wierze względem rzeczy, wobec których mamy dowody. Nie mówimy, że mamy wiarę w to, że ziemia jest kulista, że stolicą kraju jest Warszawa, że krzesło, na którym siedzę, istnieje. Wiara nie oznacza więc tego samego, co wierzenie, a jest jedynie jednym z rodzajów wierzenia, wierzeniem bez dowodów lub w pewnych przypadkach wierzeniem wbrew dowodom. A to znaczy, że wiara nie posiada żadnego mechanizmu pozwalającego odróżnić twierdzenia prawdziwe od twierdzeń fałszywych. A co za tym idzie, nie istnieje żadne przekonanie, nieważne jak bezpodstawne lub fałszywe, którego nie dałoby się przyjąć na wiarę. Podsumowując, utrzymywanie wierzenia z kategorii wiary wyklucza się wzajemnie nie tylko z racjonalnością, ale świadectwem niezainteresowania prawdą. Ksiądz Szymon ma jednak aspirację do racjonalnego uzasadnienia wiary, co cieszy, bo oznacza to, że współdzielimy pewne rozumienie tego, że przekonanie bez racjonalnego uzasadnienia jest przekonaniem bezużytecznym, ponieważ nieodróżnialnym od fałszu. Przejdźmy więc do analizy argumentów, które zaproponował. Pierwszy argument, który zaproponował, jest właściwie zbiorem pierwszych trzech argumentów z pięciu dróg świętego Tomasza, więc postaram się je krótko podsumować i przeanalizować. Więc najpierw zajmiemy się dowodem z ruchu i dowodem z przyczynowości. Są to właściwie te same argumenty, różniące się jedynie słownictwem, dlatego zajmiemy się nimi naraz. Więc jeżeli ułożymy te argumenty w punktach, to będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Punkt pierwszy, świat jest w ruchu, świat zmienia się, istnieje. W porządku, tutaj się zgadzamy. Punkt drugi, jeżeli coś się porusza, istnieje lub istnieje, to musiało być to poruszone przez coś innego lub miało swoją przyczynę. Punkt ten zmierza do założenia, że wszechświat zaczął istnieć. Brak jest jednak demonstracji prawdziwości tego twierdzenia, a ponieważ jeżeli zwrócimy uwagę na pewne rzeczy, o które wiemy o wszechświecie, na przykład to, że materia jest formą energii i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że energia jest, że energia kiedyś nie istniała, ponieważ prawo zachowania energii mówi nam, że nie może ona być ani zniszczona, ani stworzona, jest więc wieczna, z czego wynika, że nie mógł istnieć czas bez tejże energii. Także i również jeśli chodzi o wszechświat jako całość, ksiądz wspominał o potencjalnej możliwości wszechświata, który kurczy się i rozszerza systematycznie. W porządku. Jest to jedna z możliwości. W tym momencie wobec naszej najlepszej wiedzy
wszechświat rozszerza się w nieskończoność. I tylko, że nie jesteśmy w stanie ani określić, ani udowodnić, że wszechświat miał swój początek w innym znaczeniu niż początek swojej formy. Czyli cała materia, energia, z której wszechświat się składa, nie jesteśmy o niej w stanie powiedzieć, że kiedyś miała początek albo że kiedyś jej nie było. Punkt trzeci tego argumentu to nie może istnieć nieskończony łańcuch rzeczy poruszających się lub nieskończony łańcuch przyczyn. Jest to odwołanie do pewnego rozumienia logicznego, tylko że jest to błąd bezpodstawnego założenia, bezpodstawne stwierdzenie. Nie istnieje demonstracja prawdziwości tego stwierdzenia. Logicznie poprawny, racjonalny argument. Jest jedynie apel do intuicji, a intuicja jest przeciwieństwem racjonalności. O czym mówię? Więc przyjrzyjmy się temu stwierdzeniu. Nie może istnieć nieskończenie długi ciąg przyczyn, ponieważ wtedy nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do obecnej przyczyny, czyli nie mógł istnieć wcześniejszy, nieskończenie długi ciąg przyczyn, ponieważ nigdy byśmy nie zaistnieli. Jest to apel do intuicji, a nie argument racjonalny i posłużę się tutaj przykładem. Przykład argumentu używającego tej samej zasady apelu do intuicji. Stoją dwa kroki od stolika. Odległość dwóch kroków składa się z dwóch połówek długości jednego kroku. Każdy krok mogę podzielić ponownie na pół, uzyskując pół kroku, ćwierć kroku i tak dalej, analogicznie. Dzieląc tę odległość w nieskończoność, otrzymam nieskończoną ilość odcinków. Pokonanie każdego takiego odcinka zajmuje jakiś czas. Pokonanie nieskończonej ilości odcinków zajęłoby nieskończony czas. Wniosek: nie jestem w stanie nigdy dotrzeć do stolika. A mimo to podchodzę do stolika i odkładam potencjalnie na nią książkę Pięć dróg Tomasza Zakwinu. Aby argument mógł czegoś dowodzić, nie może posiadać żadnego błędu ani niezademonstrowanej przesłanki. Są to dwa warunki, aby argument był racjonalny i rzetelnie prowadził do wniosku, który można uznać za prawdę. To po pierwsze musi być wewnętrznie logicznie spójny, poprawny, a po drugie musi być wyprowadzony z demonstrowalnie prawdziwych przesłanek. Na tym etapie ten argument jest więc już martwy, ponieważ w tym momencie natknęliśmy się na bezpodstawne założenie. Ale nie jest to koniec tego argumentu. Popatrzmy dalej. Punkt czwarty. Istnieje więc pierwsze coś poruszające, które samo nie było poruszone, nie miało swojej przyczyny. Wniosek ten wynika z bezpodstawnego założenia w punkcie trzecim, a jednocześnie łamie zasadę wprowadzoną w punkcie drugim, czyli zasadę, jeżeli coś istnieje, to musiało mieć swoją przyczynę. Oczywiście odpowiedzią na to jest, że Bóg nie musiał mieć swojej przyczyny, tylko że jest to rodzaj błędu logicznego, tak zwany błąd logiczny specjalnego wykluczenia, polegający na tym, że ustala się zasadę, co do której, która ma rządzić wszystkim, po czym dowodzi się nią czegoś, co ją łamie. I ostatnim punktem tego argumentu jest, dlatego Bóg istnieje. Błąd logiczny non sequitur, czyli nie wynika. Nawet gdyby argument pozbawiony był poprzednich fatalnych błędów, to jedyne, czego argument ten by dowodził, to byłaby to pierwsza przyczyna, nie zawierająca żadnych cech przypisywanych postaci Boga osobowego, czyli świadomości celowości działania, tego, że nadal istnieją, ani że mam opinię na temat tego, jak i z kim nie powinienem uprawiać seksu. Sprawdzę tylko czas z Leszkiem. Leszku, ile mi zostało czasu? Okej. Więc jeszcze szybko zaadresuję pozostałe dwa punkty. Doskonałość i niekonformistyczność nauki Jezusa. To, że jakaś nauka czy niekonformistyczność w tej nauce jest faktem, nie wskazuje na prawdziwość twierdzeń nadnaturalnych danego nauczyciela. Czyli to, że Jezus, jeżeli byłby mądrym nauczycielem, jego nauki byłyby pomocne i prawdziwe, nie znaczy to, że był Synem Boga. Poza tym nie zgadzam się, że te nauki były doskonałe i niekonformistyczne, ale na to w tym momencie nie mamy czasu. A co do tego, że
nauka nie była przekazywana przez ludzi, którzy są fanatykami. Wynikało to z tego, że chrześcijaństwo powstało jako religia ludzi uciśnionych, którzy nie mieli żadnej mocy sprawczej, więc jej filozofia nie nawołuje do walki, ani tylko do nagrody w przyszłym życiu. A jeszcze szybka wzmianka na temat świętego Pawła, który według księdza był pierwszym feministą. Święty Paweł słynny jest z tego, że był raczej czymś przeciwnym. Słynny jest na przykład z powiedzenia: nie pozwalaj kobiecie uczyć mężczyzny i przyjmować autorytety ponad mężczyzną, musi ona pozostać cichą. I w tym momencie skończę z powodu braku czasu. I jeszcze 4 minuty. O, myślałem, że już mi się czas skończył. Okej, okay, wrócę więc szybko do nauk Jezusa. Więc ja w naukach Jezusa znajduję niespójność i sprzeczność. Z jednej strony mamy nauki, które lubią być powtarzane przez współczesnych postępowych chrześcijan, czyli kochaj swojego bliźniego, nadstawiaj drugie policzek i tak dalej. Z drugiej strony mamy jednoznaczne i bezwzględne nakazanie przestrzegania całego prawa i proroków, czyli rozumianych przez to wszystkich przykazań starotestamentowych. Do tego Jezus zauważa, że ktokolwiek uczyłby inaczej, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A co nam to wpuszcza? Wpuszcza nam to wszelkie przykazania, na przykład dotyczące mordowania czarownic, osób homoseksualnych, brak jakiejkolwiek tolerancji względem innowierców i tak dalej, i tak dalej. Jezus i Nowy Testament jako całość pochwala też niewolnictwo, czyli coś wprowadzone w Starym Testamencie i promowane przez Boga i regulowane. I dlatego też handel ludźmi przez setki lat był uzasadniany właśnie Biblią i chrześcijańskim Nowym Testamentem. Szczególnie mogliśmy to zobaczyć na przykład w Stanach Zjednoczonych w XVIII i XIX wieku, kiedy była cała masa debat, gdzie ludzie duchowni demonstrowali, w jaki sposób handel ludźmi jest dozwolony i uzasadniany przez Biblię. I mieli rację, bo tak jest. Jezus wprowadził też piekło, czyli nieskończoną karę za skończone przewinienie, a to znaczy, że jest to nieskończona niesprawiedliwość. Co więcej, najgorszym wystąpieniem, znaczy nie jestem do końca pewien, jak to wygląda w teologii księdza, natomiast jako, że jest księdzem katolickim, domyślam się, że przynajmniej w jakimś stopniu jest to zgodne z oficjalną linią Kościoła. Więc najgorszym wystąpieniem przeciwko Bogu jest nieakceptacja Boga i Jezusa jako Zbawiciela. A co za tym idzie, popatrzmy, jak wygląda sprawiedliwość wprowadzona przez Jezusa. Weźmy przykład Hitlera. Jeżeli Hitler nawróci się kilka minut przed śmiercią i szczerze pożałuje za swoje grzechy, trafi do nieba wraz z częścią swoich ofiar, podczas gdy część jego ofiar do nieba nie trafi, na przykład dlatego, że mimo bycia dobrymi osobami, nie przyjęły Jezusa jako swojego Zbawiciela. Więc to jest szybka odpowiedź na argument dotyczący doskonałości i niekonformistyczności nauki Jezusa. Natomiast nawet gdyby była to prawda, tak jak wspominałem wcześniej, doskonałość i niekonformistyczność nauk nie oznacza, że twierdzenia nadnaturalne, przemycane równolegle z tą nauką, są prawdziwe. Jak stoimy z czasem? 1 minuta, ok. Więc tutaj postawię kropkę na razie.